Sretan, dwie wygrane z rzędu u siebie na kałuży. Czas na wyjazd do Warszawy. Trener Zieliński wspominał, że nie jedziecie do Warszawy w roli faworyta, jedziecie po prostu zagrać dobry mecz. No, oczywiście, każdy każdy mecz idziemy, żeby, żeby dobrze zagrali. To jest pierwsze i zawsze tak było, jeśli się udało, że, że Krakowia. Gra jak, jak, jak chce, to, to zawsze, zawsze mieliśmy punkty. No to oczywiście chcemy, chcemy zagrać, zagrać dobry, dobry mecz i jestem przekonany, jeśli zagramy jak, jak umiemy, to będziemy się wrócili do Krakowa z punktami. Nastąpiły spore zmiany w drużynie legii. Gra Warszawian ma poukładać trener Czeczesów. Twój partner z obrony Piotr Polczak przez pewien okres czasu współpracował z Rosjaninem. Rozmawialiście już z Piotrem na temat warsztatu tego szkoleniowca? Nie, 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 na ten temat nie rozmawialiśmy. Ogólnie nie patrzymy tam dużo, dużo na, na, na legię jeszcze, ale to, jak powiedziałem, tylko patrzymy na, na siebie. Jeśli, jeśli zagramy to, 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 to swoje, to myślę, że nie będzie, nie będzie problemu w Waszej. E, powoli zbliża się półmetek sezonu zasadniczego. Znajdujecie się na trzecim miejscu w tabeli. E, po kilku drobnych niepowodzeniach wróciliście chyba na właściwe tory. No, polska liga tak e, taka jest, jeśli jeśli zagrasz dwa mecza, dwa mecza słaby, to, to to jesteś od razu od razu na dol. Jeśli zagrasz dobrze dwa, trzy mecze, to, to, to będziesz, będziesz na, na dobrej pozycji. Ale w ogóle nie lubię tam du, du, dużo patrzeć na to tylko oglądam, że, że... Staramy się zagrać dobre mecze, zabrać dużo punktów, a to będziemy na końcu, na końcu sezonu będziemy widzieli, ile mamy punktów jaka to pozycja jest. Myślę, że jeśli, jeśli, jeśli gramy dobrze, dobrze gramy, nadalujemy to, to, co mieliśmy te dwie ostatnie mecze, to, to będziemy na dobrej pozycji.